Toshiba Estia na Śląsku, kolejna i posadowienie na przykładzie właśnie tej pompy. Zapraszam. To maszynownia wykonana przez zaprzyjaźnioną firmę ze Śląska. Ładna, wyłożona kafelkami kotłownia. Ta instalacja to są trzy obiegi grzewcze, a tu wracamy do tych podstaw pod jednostkę zewnętrzną. Tutaj mamy swego rodzaju buty, które składają się z dwóch części. Zapewniają one doskonałą tą antywibracyjność. Są estetyczne, trzeba przyznać. Chłopaki zrobili dół chłonny na skropliny. Wysypali go kruszywem. Ta reszta tutaj u góry to jest ozdobna część i bardzo ładnie to się prezentuje. To chciałem Państwu pokazać, że jest taka możliwość, żeby zamówić u nas, żeby pompa stała na takich stopach. I pomimo tego, że w wielu DTR-kach napisane jest, że odległość jednostki zewnętrznej od gruntu powinna być w okolicach 40 cm, to jest to spowodowane zawiewanym śniegiem i opadami śniegu i oczywiście trzeba na to zwracać uwagę, żeby po prostu nam nie zasypało tej pompy, ale w większości przypadków taka stopa wystarczy. Prawda, że się to dobrze prezentuje. Pozdrawiam, Novato, sprawdzone, polecone.